Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam Państwa na Teletydzień. Zawodnicy dwóch polickich klubów, Hulk Team i Energy Gold Team, podbili Europę w jiu-jitsu. Do kraju wrócili z medalami, 2 złotymi i 1 srebrnym. Mistrzostwa Europy odbyły się w dniach od 27 do 29 października w Bukareszcie. Policzanie niewątpliwie zdominowali imprezę. Reprezentant Energy Gold Team Police, Krystian Batat-Korzemiacki, zdobył tytuł mistrza do lat 18 w kategorii wiekowej plus 81 kg. Z moich największych osiągnięć to jest Mistrzostwo Polski oraz ostatnio zdobyte w Bukareszcie Mistrzostwo Europy, które po 3 ciężkich walkach udało mi się wywalczyć. Jestem z tego bardzo dumny i mam nadzieję, że to jest dopiero początek mojej kariery sportowej. Energy Gold Team szkoli dzieci, młodzież i dorosłych, którzy trenują jiu-jitsu, judo, a także zapasy i MMA. Na swoim koncie klub ma wiele zwycięstw. Trener Tomasz Pilarski podkreśla, że sukces Krystiana Batata-Korzemiackiego to wielka praca wszystkich trenerów, a szczególnie Karola Hajdukiewicza i Wojciecha Korzemiackiego. W naszej drużynie trenują osoby, które mogą pochwalić się tytułami mistrza Europy, tak jak aktualnie Krystian Korzemiacki. Ponadto w kadrze Polski na wcześniejszych zawodach na Pucharze Świata wystartowało kilku innych naszych zawodników, a także czekamy na kolejne powołania dla naszych zawodników, co oczywiście jest poparte ciężką pracą w naszym klubie. Z medalami wrócili także zawodnicy drugiego polickiego klubu Hulk Team Police. Igor Piekarz-Brzozowski, członek kadry narodowej, wywalczył złoto zdobywając tytuł Mistrza Europy do lat 18 w kategorii wagowej plus 73 kg, pokonując przed czasem byłego mistrza w tej samej kategorii. W pierwszej walce trafiłem właśnie wolny los, druga walka. Ogólnie trafiłem reprezentanta Izraela, który za bardzo nie wyglądał jak osoba z mojej kategorii wagowej. No i pokonałem go bardzo szybkim kończeniem, dokładnie duszenie trójkątne. Trzecia walka, to już był półfinał. No i został wygrany 8-2 na punkty z także mocnym Belgiem. I przyszedł czas właśnie na ten finał i walczyłem z tegorocznym mistrzem świata tej kategorii, na którą właśnie zmieniłem. No i wyszedłem zwycięsko z tej walki, poddając go właśnie w ostatnich sekundach. Reprezentant Hulk Team Police, Dominik Mazur, tuż przed mistrzostwami osiągnął pełnoletność, co oznaczało zmianę kategorii na seniorów. Stoczył 2 zwycięskie walki. Pierwszą walkę stoczyłem z reprezentantem Francji, bardzo silnym. Poddałem go w połowie walki. Drugą walkę walczyłem z reprezentantem Izraela, którego poddałem przez dźwignię na stopę, przez co łamiąc mu stopę. Niestety nie chciałem tego zrobić, ale byłem zmuszony. W tym sezonie zacząłem starty bardzo mocno, z założeniem, że wszystkie walki będę poddawał przed czasem. Dominik Hulk Mazur wywalczył srebro, gdyż w pierwszych sekundach walki finałowej doznał kontuzji kostki, która niewątpliwie przyczyniła się do koloru medalu. Obydwa polickie kluby godnie reprezentują miasto na zawodach krajowych i międzynarodowych. Sukcesy nie przychodzą jednak łatwo i są poprzedzone ciężką pracą, dyscypliną i wielogodzinnymi treningami.